Znasz pojęcie typów siostrzanych w 12 typach urody? Koniecznie zobacz dzisiejsze wideo i sprawdź jakie są między nimi różnice. Ten materiał jest jednym z wielu, które możesz znaleźć na moim kanale na YouTube, na moim blogu, ale też w kursie online jak łączyć kolory. Dzisiaj zaproszę Cię na listę zainteresowanych tym kursem. To jest taka lista priorytetowa, na którą jeżeli jesteś zapisana, otrzymujesz powiadomienie, gdy tylko ruszamy z kampanią promocyjną właśnie kursu online Jak Łączyć Kolory. Co oznacza kampania promocyjna? Oczywiście oznacza specjalne ceny, specjalne pakiety i w ogóle specjalne warunki. Ale teraz przechodzimy już do dzisiejszego tematu, czyli do typów siostrzanych. Na moim blogu jest już wpis, jest już materiał wideo odnośnie, yy, czym są w ogóle typy siostrzane, i do niego Cię zaproszę. Link oczywiście znajdziesz pod tym materiałem. Tam możesz zapoznać się co to w ogóle są typy siostrzane, jaka jest e, idea. Natomiast jeżeli chodzi o takie różnice między nimi, no to często dostaję pytania. W jaki sposób mogę rozróżnić, czy jestem takim, czy takim typem e, urody? No i dzisiaj chciałabym właśnie o tym powiedzieć. Natomiast zanim powiem o, takich, e, o tych różnicach, to chcę wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, to znaczy o tym, że te różnice mogą być dwojakie. Przede wszystkim mogą to być różnice w wyglądzie pomiędzy reprezentantką typu urody i jej Typu siostrzanego, ale też różnice w palecie danego typu urody i jego typu siostrzanego, znaczy w palecie typu siostrzanego. I teraz, jeżeli zastanowimy się, Jaki jest 12 typów urody, to zawsze możemy zauważyć, że początek nazwy no, są takie poparowane. To znaczy, że niektóre typy mają początek nazwy ten sam. Na przykład mamy jasne lato, jasną wiosnę, ciemną jesień, ciemną zimę, i tak dalej, i tak dalej. Czyli biorąc pod uwagę atrybuty kolorystyczne, jakimi są odcień, walor i chromatyczność, to zawsze będziemy mieć dwa typy ciepłe, dwa typy chłodne, dwa typy jasne, dwa typy ciemne i będziemy mieć dwa typy zgaszone, dwa typy. Czyste. I oczywiście yy, różnice między nimi, jeżeli chodzi o wizualne aspekty, możemy powiedzieć, że. No, nie ma zasad. To znaczy, że jeżeli chodzi o aspekty takie wizualne, to niekoniecznie będzie tak, że są jakieś zasady, które, w które możemy się wpisać. Oczywiście, książkowo na pewno byśmy jakieś znalazły. To znaczy, na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę w typy dwa jasne, na przykład jasną wiosnę i jasne lato, to jasno, oba typy będą jasne, bo to jest ich jakby podstawa wyglądu. To znaczy. Będą powinny być według zasad powinny być jasne, i jasne lato będzie miało trochę cieplejszą, przepraszam, chłodniejszą urodę, natomiast jasna wiosna będzie miała cieplejszą urodę. Gdy weźmiemy pod uwagę typy ciemne, to ciemna zima będzie miała chłodniejszą urodę, ciemna jesień będzie miała cieplejszą urodę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dwa typy chłodne, czyli chłodne lato i chłodną zimę, to chłodne lato będzie miało urodę jaśniejszą, na zima będzie miała urodę ciemniejszą. Jeżeli, czy będzie miała? Powinna mieć. Cały czas powinnam używać słowa powinna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę y, ciepłą jesień i ciepłą wiosnę, ciepła jesień będzie miała urodę Ciemniejszą, ciepła wiosna powinna mieć urodę jaśniejszą i ostatnie dwie pary, czyli zgaszone lato i zgaszona. Jesień zgaszone lato będzie miało urodę chłodniejszą, zgaszona jesień będzie miała urodę cieplejszą. Czysta wiosna i czysta zima. Czysta zima będzie miała urodę troszkę ciemniejszą. Czysta wiosna może mieć urodę jaśniejszą. No i właśnie, i teraz tak naprawdę można by powiedzieć, no okej, okay, ale niewiele mi to mówi, ponieważ tak naprawdę zawsze musimy pamiętać o tym, że o naszym typie urody nie świadczy to jak my wyglądamy, ale to jakie kolory nam pasują, to znaczy, że jeżeli pasują nam urody, nie urody, kolory bardzo jasne, Mamy paletę bardzo jasną, taką powiedzmy od pastelowej, takiej bardzo delikatnej do średniej. To będziemy prawdopodobnie jakimś z typów jasnych, czyli albo jasnym latem, albo jasną wiosną. Jeżeli ta paleta jest jasna i chłodna, to będziemy jasnym latem. Jeżeli ona jest jasna i ciepła, to będziemy jasną wiosną. Czyli można by było powiedzieć, że tutaj tak naprawdę w wyglądzie oczywiście są te zasady. Są te zasady i możemy jakoś tak teoretycznie je wprowadzić, ale w praktyce nie zawsze one się sprawdzą, ponieważ czasem zdarza się zgaszone lato, które ma urodę dosyć ciepłą, wcale nie ma chłodnej. Czasem zdarza się powiedzmy ciemna zima, która ma cieplejszą urodę, że nawet powiedzmy gdzieś jej oczy może, mogą wpadać w taki ciepły brąz. Może zdarzać się tak, że będzie chłodna zima, która wcale nie będzie miała takiej wizualnie ciemną urodę, będzie miała jaśniejszą, ale będą jej pasowały kolory chłodnej zimy. Więc zostawmy sobie to teoretyczne rozwiązanie wyglądu, ponieważ ocenianie typu urody po wyglądzie jest zawsze zgadywanie, musimy patrzeć na paletę. I teraz, jakie są zasady odnośnie palet? Jeżeli porównamy sobie dwie palety, jasną, chłodną i jasną, ciepłą, to one będą właśnie przyporządkowane do typów urody jasne lato i jasna wiosna. I teraz pamiętajmy o tym, że ten walor jasny określa właśnie tą jasność palety. I następnym atrybutem, który pojawia się w przypadku jasnych typów urody, jest temperatura. To znaczy, że jeżeli mamy do czynienia z paletą, która jest jasna i chłodna, to będzie paletą lata, a jeżeli będzie jasna i ciepła, to będzie paletą wiosny, oczywiście jasnej wiosny. I tak naprawdę możemy to rozgraniczyć na poziomie, na poziomie każdego z typów. Czyli jeżeli chcesz, Wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy paletą Twoją a paletą Twojego typu siostrzanego, to będę odsyłała Cię do sprawdzenia sobie atrybutów kolorystycznych Twojego typu urody. Ja oczywiście mogę je tutaj w tym wideo wszystkie wymienić, natomiast myślę, że to byłoby nudne. Wolę to, pokazać na moim blogu, więc będę zapraszała Cię na mojego bloga, gdzie właśnie możesz zobaczyć, że jasne lato to jest jasne i chłodne, jasna wiosna jest jasna i ciepła. Ciemna zima jest ciemna i chłodna, ciemna jesień jest ciemna i ciepła, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że zaproszę Cię do Postów na blogu, do sekcji porady kolorystyczne i do sekcji 12 typów urody. Tam już wszystkie te informacje są, żebyś mogła spokojnie odgadnąć sobie, jaka jest różnica pomiędzy kolorami. I teraz, jeżeli chodzi, o kolorami tych siostrzanych typów urody, oczywiście. Jeżeli chodzi o to, że nie możesz odgadnąć, który z tych typów siostrzanych jest Twój, to znaczy, że widzisz, że masz ciemną urodę, że wyglądasz jak Ciemna jesień albo ciemna zima i pasują ci kolory ciemne, to pamiętaj, że to już jest, no, mam wrażenie 90% sukcesu. Odgadnięcie tego drugiego atrybutu, czyli nie tego ciemnego waloru, tylko tej temperatury, należy do sprawy drugorzędnej. Oczywiście, u niektórych osób będzie on bardziej istotny, u niektórych mniej istotny. Dlaczego? Ponieważ czasem zdarza się tak, że Jesteśmy jakimś typem urody. Zostanę przy tej ciemnej zimie. Jesteśmy jakimś typem urody i mamy kolory, powiedzmy, nie wiem, 80 do 20, znaczy, że nasza paleta po analizie kolorystycznej posiada 80% kolorów ciemnej zimy i 20% pożycza od ciemnej jesieni. Czy to są jakieś proporcje dane nam z góry? Nie, ja teraz je zupełnie wymyśliłam, bo równie dobrze może być 90 do 10, a może być 50 do 50, a może być tak, że jesteś po prostu ciemną zimą i kolory jesienne niekoniecznie Tobie służą. Więc Idąc już do brzegu i podsumowując ten dzisiejszy odcinek, chciałabym powiedzieć, że nie ma takiej zasady, że te typy urody siostrzane yy, będą się różniły od siebie w jakiś taki jednoznaczny dla wszystkich sposób. Po pierwsze mogą się różnić urodą, po drugie różnią się atrybutami, czyli właśnie swoją paletą, ale nigdy nie ma takich zasad, że będzie zawsze tak albo inaczej. Pamiętajmy o tym, że analiza kolorystyczna jest sprawą krytyczną, Kreatywną, stylizacyjną, dopasowaną do każdej z nas. To znaczy, że analiza kolorystyczna jest po to, żeby nam pomóc, a nie po to, żeby nas ograniczyć. Także nie zgaduj swojego typu urody, poszukaj swoich kolorów i na podstawie swoich kolorów sprawdź, którym z typów jesteś i w ten sposób zobacz też od razu, jakim typem siostrzanym jesteś. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego odcinka, koniecznie zostaw je w komentarzu. Oczywiście zapraszam Cię na mojego bloga do wpisu dzisiejszego, czyli tam, gdzie pokażę już konkretne, jeżeli chodzi o. Mm, Zestawienia, ale też zapraszam Cię do całego działu porady kolorystyczne, do 12 typów urody i oczywiście zapraszam Cię do zapisania się na listę priorytetową kursu online, jak łączyć kolory. Już niedługo, już za kilka dni ruszamy, tak żebyś mogła poznać ofertę tego kursu, zobaczyć czy to jest coś, co. Pomoże Tobie rozwijać Twoje stylizacyjne umiejętności, twój zmysł łączenia kolorów, i będziesz mogła zdecydować, czy dołączasz na pokład kursu w tym roku, czy może w przyszłym, a może za pół roku, albo kiedykolwiek przyjdzie ci tylko ochota, także pamiętaj jak łączyć kolory.pl, zerknij tam i zapraszam Cię do dołączenia do naszej listy zainteresowanych!